Jest godzina 7. W zasadzie wstawać się nie chcę, ale myśląc o tym, że będę zaraz latał, zupełnie inne jest podejście do tego wszystkiego. Cześć Wam. Miło Was gościć na kanale. Dzisiaj rano wstałem, patrzę za oknem, dużo śniegu, pogoda fenomenalna do tego, żeby chwilę polatać. Praktycznie no, bezchmurne niebo, gdzieniegdzie chmurki są. Myślałem, że pogonię dzisiaj za chmurami, ale niestety rozpierzchły się. Nie mam ostatnio szczęścia do tego, żeby polecieć nad chmury, no, ale być może będzie okazja do tego następnym razem. Cały czas poluję na nie. W każdym razie jest minus 4 stopnie Celsjusza. Wiatr około 4 metrów na sekundę, w porywach do 5. Przewiduję dzisiaj wysokość przelotową z Brzuzy do Głowaczowa 1000 metrów. Także nastawiam się na rewelacyjne widoki zimowe, w scenerii zimowej. No jest naprawdę fenomenalnie. Także zapraszam serdecznie do obejrzenia materiału z dzisiejszego lotu. Korzystając z okazji, że przyjechałem dzisiaj na startowisko, postanowiłem wypróbować nowe śmigło od Wojtka Korzyńskiego, które zamówił u swojego przedstawiciela w Europie. Także zobaczymy, co to śmigiełko potrafi. Jest to śmigło specjalnie dedykowane do C-Maxa 175 Cisco Motors. Śmigło Europsa o zaciążeniu 7 i długości 130 cm. Powoli przygotowuję się do startu. Pogoda jest fenomenalna, minus 4 stopnie Celsjusza. Słoneczko świeci wysoko, niestety chmurek nie ma, ale dużo śniegu, także zapowiada się wspaniały lot. Natomiast według rękawa wiatr około 4 metrów na sekundę południowy, także idealnie wpisał się w startowisko. Najlepsze warunki do startu północ-południe. No dobra, skrzydło wyciągnięte nad głowę, gaz, dosłownie 4-5 kroków i jestem w powietrzu. Śmigło się rewelacyjnie wkręca na obroty. No, ktoś jadąc z kolonii głogowej machał mi z samochodu, także nie wypadało nie odmachać, również pomachałem. Nabieram wysokości i lecę w kierunku Głowaczowa. Aktualnie mijam ulicę Radomską w Brzuzie, po mojej lewej cmentarz w Brzuzie, a przede mną ulica Kościelna. Aktualnie przelatuję nad starym dworzeczem Radomki, jest to Radomka Zachodnia, a przede mną Głowaczów. No i doleciałem do Głowaczowa, pode mną firma należąca do Arka, no i droga krajowa DK48 prowadząca z Kozienic do Białobrzegów. Pode mną stadion Legionu Głowaczów zasypany śniegiem. Także czekamy do wiosny, do rozpoczęcia sezonu. Zauważyłem, że wiatr się nasilił powyżej 100 metrów, dlatego odpuściłem trymery, lecę z wiatrem i nabieram prędkości.
przelatuję właśnie nad miejscowością Leżenice, która jest po mojej lewej stronie. W oddali widać elektrownię w Kozienicach, a tuż przede mną sady pełne jabłek podczas sezonu. Tak jak myślałem, co do pogody, nie pomyliłem się, jest fenomenalnie. No dzisiaj naprawdę pogoda dopisała, biało, słonecznie, w miarę ciepło. No aktualnie lecąc pod wiatr mam niewielką postępową, dlatego nabiorę wysokości, żeby przejść nad liniami wysokiego napięcia, które właśnie w tej chwili są pode mną, tak żeby bezpiecznie w razie czego można było wylądować. Mijam rzekę Radomkę i lecę w kierunku Brzuzy, nabierając wysokości w poszukiwaniu chmurek. Aczkolwiek to, co tutaj było do tej pory, rozwiało się. No i niestety kolejny raz, kiedy chmur nie uświadczy. No i jestem z powrotem nad Brzuzą. Mijam ulicę Piaski, po mojej lewej ulica Kościelna, na wprost na 12 ulica Radomska. Cały czas nabieram wysokości, no i sprawdzam stan paliwa w zbiorniku. Paliwa jeszcze na trochę wystarczy, także można nadal nabierać. Aktualna moja wysokość około 300 metrów. Jak sami widzicie, przejrzystość powietrza jest fenomenalna. Zaraz Wam pokażę, bo tutaj na filmie nie widać, ale w tamtym kierunku są Kozienice i Azoty Puławy. I tutaj widać również Radom z tej strony. A w tamtym kierunku, za lasem, widać budynki Pionek. Niestety na filmie tego nie ma, ponieważ kamera sportowa nie oddaje tego, co oko dojrzy. No na tej wysokości zrobiło się spokojniej, wiatr ucichł, dlatego zaciągam trymery i będę się wspinał już praktycznie tak jak na skrzydle klasycznym. Aktualnie jestem pod strefą TMA warszawskiego, Ekopapa Whisky Alpha. Jest to strefa dla samolotów, które podchodzą do Okęcia, do lądowania. W żargonie lotniczym mówimy tutaj na granicę stref podłoga lub sufit, w zależności od tego, kto gdzie się znajduje. Dla mnie sufit to podłoga dla pilotów samolotów, które są aktualnie w strefie TMA. Tak więc bezpiecznie mogę w strefie tutaj przebywać do 1800 metrów MSL, czyli nad poziomem morza. No tak jak zdążyliście na pewno się zorientować, im wyżej, tym szczegółowość terenu jest mniejsza. Praktycznie robi się nam tutaj mapa. No, podobno miejscowość Brzuza, widać jak te drogi tutaj do poszczególnych miejscowości elegancko się rozchodzą, jak w panieczej sieci. No ponad godzinę dzisiaj polatałem, także szykuję się powoli do lądowania. Odpuszczam gaz. Trzeba rozruszać nogi, bo się troszeczkę zastały przed lądowaniem. Trzeba trochę poćwiczyć.
No i kiedy znowu zszedłem na wysokość do 50 metrów, zaczęło powiewać, dlatego wcześniej wysiadam z uprzęży, tak żeby tą postępową mieć większą i większe opadanie przy tym wietrze, tak żebym mógł nabrać prędkości. Wyłączam silnik i tuż przed przyziemieniem zaciągam sterówki, delikatnie siadając, no i jestem na ziemi. Nośmiło dzisiaj przeze mnie zostało przetestowane. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. No i oczywiście chcę nadmienić, że nie jest to w żaden sposób reklama, tylko moje subiektywne odczucie z dzisiejszego lotu. Wracam z dzisiejszego latania. Jestem bardzo zadowolony i muszę się Wam przyznać, że długo czekałem, bo prawie 3 lata na to, żeby w takiej scenerii zimowej polatać. Nie było okazji do tej pory. Jak sami wiecie, śniegu u nas jak na lekarstwo ostatnimi laty. Także tym bardziej jestem zadowolony z tego, że miałem taką okazję. No i również Wam przekazać tą scenerię tutaj z nad Brzuzy, z Bołaczowa, z również przepięknej ziemi kozienickiej. Także zapraszam serdecznie do oglądania mojego kanału, subskrybowania. Możecie postawić kciuk w górę, jeżeli Wam się podobało. Oczywiście zapraszam do komentowania. No i do kolejnego spotkania. Na razie, hej!